dobry. Witam Państwa na konferencji pana premiera Mateusza Morawieckiego w Tychach. Jest z nami minister sportu, pan Witold Bańka oraz pani Izabela Paluchowska, zastępca prezesa spółdzielni mieszkaniowej Weronika. Bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, jak wiadomo, piłka jest okrągła, bramki są dwie, ale żeby grać piłkę, to jeszcze potrzebne jest boisko i dlatego odpowiedzieliśmy pozytywnie na apel, który grupa chłopców skierowała do ludzi dobrej woli generalnie i też jednocześnie pokazujemy, że współpracujemy z różnymi podmiotami, ze spółdzielniami, nie tylko z samorządami, ale też z różnymi podmiotami, które zajmują się przestrzenią publiczną, bo boiska są bardzo ważnym elementem przestrzeni, ważnym elementem kultury fizycznej. Chciałbym, żeby tutaj na tym boisku chłopcy, którzy będą grali kiedyś, tak jak Arkadiusz Milik, który właśnie pochodzi z Tych, czy Radosław Gilewicz nieopodal Tych się urodził, żeby tak przyszli reprezentanci właśnie GKS Tychy, czy reprezentanci polscy również właśnie wyrośli na takich boiskach, które będą pięknie, mam nadzieję, już wkrótce wyrychtowane. Tak sobie żartuję, że mały Mateusz zaapelował o pomoc, o boisko tutaj w tym miejscu i zobaczcie Państwo, jak szybko duży Mateusz zareagował. I to tylko pokazuje tak naprawdę, jak ważną rolę odgrywa w naszej polityce inwestowanie w infrastrukturę sportową. No, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego przeznacza właśnie rekordowe środki na infrastrukturę sportową, na dofinansowanie właśnie boisk. Chcę bardzo serdecznie podziękować panu premierowi za tą inicjatywę. To jest taka niewyobrażalna rzecz, że apel dzieci dotarł i spotkał się z odzewem na tak wysokim szczeblu. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Natomiast zapewniam, że jako spółdzielnia dołożymy wszelkich starań, żeby chłopcy jak najszybciej mogli cieszyć się tym swoim wymarzonym boiskiem i z niego korzystać.